momencie jesteśmy świeżo po i jednak chyba najbardziej czuć smutek. Sport może być piękny, ale może też być bardzo smutny, jak w tych ostatnich sekundach traci się 2 punkty i się przegrywa mecz, niestety. Wielka szkoda, no, byliśmy blisko zwycięstwa z bardzo dobrym zespołem. W końcówce mogliśmy użyć 2 fauli, niestety ich nie użyliśmy. Skończyło się tak, są 2+1. Później zawodniczka z Lyonu spróbowała rzut wolny, już nie mogliśmy wziąć czasu. I ten już ostatni rzut to już było za późno, ale gdzieś tam powiedziałem w szatni. To jeżeli będziemy tak grali, to będziemy grozi nam najlepszym. To jest jedyny sposób, w jaki my możemy grać, żeby być dobrą drużyną. Szkoda, ale można wyciągnąć jakieś tam pozytywy z tego. Pierwsza kwarta, szczególnie te pierwsze 5 minut, gdzie przegrywaliśmy bodajże 19-2. Oni z pierwszych 13 posiadań tak naprawdę 13 skończyli, nie mogliśmy ich zatrzymać. Później troszeczkę zmieniliśmy obronę, poprawiliśmy ją, poprawiliśmy grę na desce i wróciliśmy do grania, gdzie w trzeciej kwarcie nawet udało nam się zbudować około 10-punktową przewagę, no ale no niestety to było za mało. Szczerze mówiąc, jestem z nas dumna z tego, że mimo tego bardzo trudnego początku zostałyśmy razem i gdzieś tam dalej kontynuowałyśmy naszą grę i wierzyłyśmy w to, że możemy się odbić i ten mecz myślę, że był generalnie bardzo ciekawy. My do tego meczu wróciłyśmy w drugiej połowie, wyszłyśmy na prowadzenie, zabrakło troszeczkę, zabrakło właściwie, no tutaj decydowały po prostu detale, ale tak jak mówię, myślę, że to jest bardzo fajny znak, że nasz zespół nie spuścił głowy, nie poddał się, tylko grał razem i wrócił do tego meczu. Myślę, że wiele osób jednak wskazywało Lyon, że będzie zwycięzcą tego meczu, natomiast jest to drużyna, która teoretycznie przed tym meczem jeszcze nie miała zwycięstwa w Eurolidze, ale dołączyły 3 kluczowe zawodniczki, więc wiedziałyśmy, że szykuje się tutaj bardzo ciężkie spotkanie. Doszła Stephanie Dawson, doszła Mary Johannes, doszła Gabi Williams. To ten zespół w tej chwili na papierze wygląda zdecydowanie lepiej. Widać, że nie są może jeszcze do końca zgrane, ale to jest zespół, który teoretycznie powinien się bić o Final Four Euroleague. Wiemy, że po prostu jak będziemy grały u siebie, będziemy miały tych kibiców po swojej stronie i nie możemy się doczekać rewanżu. Mamy nadzieję, że wtedy ta hala się zapełni. I wiemy, że nasi kibice są z nami i będą głośnym dopingiem nas wspierać.